nauczymy się troszkę nazw zwierząt egzotycznych, a potem zrobimy taką zabawę jeszcze z tymi zwierzętami, które już znacie, ok? Nauczymy się nazw zwierząt egzotycznych, ok? Ja najpierw przeczytam te słowa, a potem poproszę Was, będziemy tak czytać linijka po linijce, ok? Żyrafa. Flamingo. Flamingo. Kanarek. Żółw. Wąż. Wąż. Dobrze. Lew. Żyrafa. Flamingo. Super. Lew. Żyrafa. Flamingo. Flamingo. Dobrze. Zebra. Zebra. Antylopa. Antylopa. Pingwin. Pingwin. Słoń. Słoń. Dobrze. Zebra. Antylopa. Pingwin. Słoń. Dobrze. Krokodyl. Krokodyl. Tak, czyli akcent. Tak. Ko, na ko, tak? Na tą sylabę środkową. Krokodyl. Tak. Super. I tutaj? Małpa. Dobrze. Słoka. Rekin. Bardzo dobrze. Jakie zwierzaki, czy jakie zwierzęta namalowaliście? Zwierzęta. Egzotyczne. Tak. Dobrze. A Serafin, a tutaj? Okay. Ktoś jeszcze chce? A teraz A. I? Ten. Super. A tutaj widzę, że rekin ma bardzo wielu panów. To wasze ulubione zwierzę. Ja też lubię. Flamingo i pingwin. I flamingo jaki ma kolor? Różowy. Serafin, ty też się nie boisz rekinów? Super, to jesteście bardzo odważni. Bardzo odważna grupa. Dobrze. Ok, wilk. Dobrze, to weź sobie jedną kredkę. Dobrze. Powieszam. Dobrze. Pierwszego. Kurczak. A po polsku jeleń. A, jeleń. To jest jeleń. Czyli ja na razie tego jelenia sobie tutaj zachowuję. Bardzo dobrze. Ma. Milena, dobrze. Proszę. Wika, jakie to jest zwierzątko? Wiedźmiedź. Niedźwiedź. Niedźwiedź, tak? Proszę. Pies. Bardzo dobrze, pies. Zając. Ja pierwszy. Proszę. Królik, dobrze. Wszyscy teraz. Białka. Dobrze, indyk, dobrze. Tylko Wika pierwsza powiedziała, podniosła rękę. Jak? Kot. Dobrze, kot. Dobrze. Kejca, koza. Koza. Koza, dobrze. Różowy. Ale poczekajcie, nie będzie tu flamingo, bo flamingo jest tutaj. Ciepło, ciepło. Koń, dobrze. Sarna. Dobrze. Sarna. Proszę. Ja. Proszę. Kres. Ty odpowiedziałam. Dobra.